Siema, siema, jestem Rayo Gplay, a to jest kolejny film na moim kanale i oczywiście to jest film Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Po prostu film, który będzie wam mówił, będę was do tego filmu odsyłać, gdy tylko będziecie mieli jakieś pytanie odnośnie nowej mapy, z której właśnie teraz na ekranie widzicie gameplay. Sobie nagrałem już wcześniej, więc teraz tak wam zajmę jakby czas tym, nie? Znaczy zajmę wam tym uwagę. Ja będę kamerką taką raczej mniej, odpowiadał po prostu tutaj na ekranie na wasze pytania, które napisaliście na karcie społeczności. Wybrałem te, które się w miarę nie powtarzały, które były najciekawsze. No i takie też niektóre trudne pytania, żebym po prostu mógł teraz odpowiedzieć w tym momencie. No i jeżeli to oczywiście do tych pytań zmieni, to rzecz jasna zrobimy update filmu, tak? Żeby wszystko było jasne. Także dobra. Słuchajcie, ja mam dla was przygotowane 33 pytanka i będziemy strzelać po kolei, więc może nie zwlekając, jeszcze na szybko opowiem oczywiście o mapie. Chociaż nie. O mapie opowiem na serii Working Progress. To jest tylko gameplay, taka dla was wstaweczka mini, bo Working Progress będzie za parę dni, więc tam wszystko o mapie opowiem. Teraz opowiem o planach, o tym, co was interesuje, bo na Working Progress już tego jakby nie będzie czasu, co nie, na odpowiadanie pytań, więc tak po prostu wam odpowiem tutaj. Ponadto zapraszam na Twitcha, tam jak chcecie wiedzieć coś aktualnie z mapą dzieje, to jest jakieś takie malutkie pytanko, oczywiście takie, które się w miarę nie powtarza, to oczywiście na Twitcha zapraszam, tam niemalże prawie codziennie streamujemy, zrobimy zaraz mapkę, coś tam testujemy, gramy, modelujemy też, wspólnie uczymy się i tak dalej, więc sporo rzeczy tam się dzieje, link oczywiście macie w opisie. No i co? Zacznijmy oczywiście od pierwszego pytanka, a pierwsze pytanko jest od Eryka. Gdzie wysłać propozycje budynków? Dokładnie tak, słuchajcie. Propozycje budynków, co to jest? Po prostu mapa składa się wyłącznie, będzie składać się, tak będę starał się, żeby się składała w miarę tylko autorskich modeli tych albo nie wiem, z kolonii, które były moje, z Eastern, z Lubelskiej, po prostu tych, które ja zrobiłem albo ktoś zrobił je specjalnie dla mnie, żeby po prostu była tylko z tych modeli, żadnych tam innych takich, które już znacie, no po prostu robimy nową mapę, nowy klimat, nie? Więc gdzie wysłać propozycję? Wysłać na maila, oczywiście standardowo, nie? Którego zawsze macie w opisie albo gdziekolwiek, jest podany zawsze gdzieś pod spodem, nie? Kolejne pytanko od Arkana. Czy to będzie mapa odzorowana z Real? Nie, to jest mapa wymyślona totalnie. Mapa z Realem ma to do siebie, że trzeba idealnie wszystko to odzorować. Czasu masakrycznie dużo się traci. Progres jest mało widoczny i to jest mega czasochłonne, nie? Więc ta mapa będzie akurat wymyślona totalnie z głowy. Kolejne pytanko. Sławomir. Przekonwertujesz Eastern z FS19 do FS22 na konsolę? Po pierwsze, 19 nie była na konsolę, była przez chwilę, ale okazało się, że konsole nie dają rady. Teraz, po drugie, nie będę konwertować Eastern, a jakby nie było też... trochę niby się te wymagania jakby podniosły chyba tam w tej konsoli, więc mogłoby teraz Eastern pójść. Ale nie, to jest zbyt duża mapa, żeby się tym zająć i konwertowaniem tego, więc nie będzie. To jest taki projekt, że powiem, exclusive na do 19 na PC-ty. No i raczej nie będę tego robić, bo ta mapa zostało mi rok czasu i nie chcę, żeby mi kolejny rok też zjadła, nie? Także Eastern nie będzie w nowym farmingu po prostu. Tak, na ten moment uważam, ale raczej nie, raczej mi się nie będzie chciał robić. Kolejne pytanko? O, przepraszam was bardzo, tutaj trochę nie skonfigurowałem tego pytanka, już przesuwam sobie. Czy na mapie będą oddzielne farmlandy? Sylwia pyta. Będę starał się, żeby były. Coś wiem, że jakieś zaraz są problemy z farmlandami, ale to pewnie po prostu kłopot nowego farminga. Jeszcze ludzie nie do końca nie ogarniają tego, co jak. Ja też tam nie do końca ogarniam. W każdym razie będę starał się, żeby każde pole, każde gosło było osobno. Ewentualnie gosło początkowe było razem z tym, ale może nie. Postanę się zrobić wszystko w miarę osobno, jak najbardziej się da, co nie? Ale jak zobaczymy, jak będzie tak. Czy jak będzie.
To zobaczymy oczywiście, nie? No, postaram się zrobić jak najlepiej. Bo pewnie chodzi wam po prostu o Easter, tam było kilka farlandów w jednym, nie? Znaczy kilka pól w jednym farlandzie. Tam było ponad 300 pól, a farlandów do dyspozycji miałem tylko 255. Więc tyle było maksymalnie w 19, nie można było tego powiększyć. Więc no co by nie było, po prostu zrobiłem ile mogłem. Więc mam nadzieję, że postaram się zrobić teraz tak, żeby tych farlandów było na tyle dużo, aby zmieścić wszystkie pola i wszystkie gospy, nie? Osobno. Bo tak najlepiej, nie? Więc wiem, o co mi chodzi i będę starał się tak zrobić. Pytanko kolejne. Jak planujesz nazwać mapę? Ile gosp na niej będzie? Ile pól? Tak mniej więcej. Teo Mateo. Za to pytanko. Nazwać mapę? Jak planuję? Na razie to jest nazwa robocza projekt 5. Po prostu, bo jest to moja piąta mapa, jakby tak osobno już od wszystkich, nie liczę tych V2, trójek, jedenek i tak dalej, tylko wszystko po kolei. To jest piąta mapa, projekt 5 na razie się nazywa. Jeżeli macie nazwę dla mapy, piszcie w komentarzach, może akurat ktoś wpadnie na coś takiego, co mnie zainspiruje do stworzenia fajnej nazwy na mapę. No i kto wie, tylko nie piszcie żadnych Riotowo, Riotowice, żadnego mojego niku, żadnych Dorin, Krain i tak dalej, nic. Jest totalnie nowa nazwa mapy, nie? Tak na przykład była Kolonia, to było coś nowego, Eastern było coś nowego, wiadomo, Lubelska i Wschodnia Dolina raczej tak średnio, nie? Już te czasy minęły i robimy teraz coś raczej pokroju Kolonia, Eastern, coś tego typu nazwy, nie? Rozumiecie, o co chodzi? I bez żadnej woli, ok? Mam nadzieję, że zrozumiecie. Ile będzie gosp na niej? Dwa. Na razie planowane są na tej wersji mapy. Dwa. I po ile i ile pól, tak mniej więcej? Nie, coś koło na początek myślę 60 pól, coś takiego. No zobaczymy. Coś do tej granicy chciałem się zamknąć tą mapę. Ale jak wyjdzie, nie wiem. Aktualnie na mapie jest 13 pól, nie? I trochę to mało zajmuje ten obszar, ale tego, że zrobię te pola małe, nie? Ale to dość dalej też wytłumaczę. Pytanko kolejne. Od Dawida. Czy będą filmy Work in Progress postępów na mapie na YouTubie? Tak, oczywiście. Będzie Work in Progress, będzie nagrywane. To jest po prostu serial Q&A, a to co tu widzicie, to jest po prostu podkładka pod to, co tak naprawdę będzie gdzieś tam wam później pokazywane, co nie? Więc będzie Work in Progress, tam wszystko będziemy opisywać dokładnie, więc nie będzie najmniejszego problemu. Mam nadzieję, że będziecie oglądać, nie? Work in Progress, bo to dosyć ważna seria dla tego kanału. Pytanko kolejne. Od Kamikaze. Będziesz potrzebował pomocy przy robieniu mapy? Mówię tu o modelowaniu budynków lub ewentualnie ustawianiu lub ewentualnie dawaniu fajnych pomysłów. Oczywiście, że tak. Będę potrzebować pomocników. Najbardziej oczywiście to będzie w momencie, kiedy po prostu working po prostu opowiem, a ewentualnie szybciej się dowiecie o tym na streamie. Ale wszystko oczywiście będę mówił na Work in Progress, więc proszę tą serię śledzić, bo to jest, wiecie, to jest bardzo ważna seria wbrew pozorom, nie? Dla was się może wydawać, że o, on po prostu coś nowego zrobił. Nie, ja wam zwykle tą serię daję w momencie, kiedy mam jakąś informację dla was, coś chcę wam pokazać i tak dalej, nie? Więc warto sobie sprawdzać Work in Progressy, bo tam będą wszystko podawane. Oczywiście wszystkie propozycje, jak macie jakieś fajne pomysły i tak dalej, piszcie na maila, nie? Tam po prostu tytuł, pomysł do mapy i piszcie. Ewentualnie najszybciej będzie po prostu jak wejdziecie na streama i mi ten pomysł powiecie, nie? Na żywo. Wtedy powiem, o spoko, albo średni, albo do dupy, nie? Po prostu najszybciej będzie, nie? Najszybciej wtedy na streamie, nie? Żebyście nie czekali na odpowiedź na mailu. Pytanko kolejne. Ile goz będzie na mapie? O, to się pytanie powtórzyło. Na razie dwa splanowane. Malutkie, dziadowskie i trochę takie większe na średnie maszynki. Pytanko kolejne. ADTV. Czy będą też mody na przykład ciągniki maszyny? Pewnie mi chodzi o to, że zacząłem robić, że zrobiłem wóz do 19. W sensie zrobiłem tylko sam model, a Borsu go zaprogramował. Ale czy będę robić jakieś mody, takie maszyny? Zobaczymy. W sensie zawsze warto gdzieś tam coś nowego dodawać do swojego, powiedzmy, trybu pracy i myślę, ta wiedza, którą uzyskam w modmakingu, przyda mi się też pewnie w mapmakingu, więc warto gdzieś tam wychodzić poza swoje kompetencje, że tak powiem, i robić coś nowego, więc może spróbuję, kto wie. Ciekawostką taką wam powiem, że mam w planach coś fajnego, coś czego nie było w farmingu, nie, no było w sumie, było w farmingu, ale to było naprawdę bardzo fajne. Więc coś jest w planach, ale się uda, zobaczymy, nie? Czas, wszystko od czasu zależy wolnego, nie? Dobra, pytanko kolejne. Będzie znajdował się na mapie stary PGR, coś takiego?
Być może w kolejnych wersjach tak, bo nie wiem, czy wam to mówiłem, na streamach powtarzam cały czas. Nie chcę robić coś typu Eastern, że ogromna mapa, która po roku wychodzi cała, potem jeszcze trzeba ją poprawić. Raczej nie. Teraz robimy tak, mamy całą mapę, my robimy tak powiedzmy 1/4 tej mapy, tak powiedzmy tyle. Pokazuję wam na niej wszystko, jak to wygląda. Potem wchodzi jakiś update'ik pomocniczy, który tam po prostu poprawia jakieś rzeczy, dodaje coś, co tam brakowało, ewentualnie taki szybki hotfix, nie? I potem wchodzi kolejny update z takim właśnie patchem expansion, ja to nazywam, czyli z patchem, który dodaje nowe tereny na mapie. Oczywiście niestety wiąże to się z nowym save'em, bo no w farmingu jest tak, że mamy pewne pliki od mapy, znaczy pewne pliki mapa szczytuje już nam z save'a, nie? Na przykład teren. I nie możemy już kolejny raz tego terenu zedytować, jakby nadpisując to z mapy. Działa to teraz tak, w 17 było tak, że na przykład jak wypuszczałem update z lubelskiej V2 do V3, to jak tam gdzieś były drzewa, to ja te drzewa mogłem usunąć, jakby teren, mogłem ten teren poprawić, ale na przykład jak były liście jakieś takie namalowane, to te liście zostawały, nie? Teraz działa tak, że wszystko zostaje na save'ie, więc na przykład jak będziecie mieli teren taki, bo będzie zakończenie mapy, a ja potem teren wyrównam i zrobię dalszą część mapy, to wy będziecie mieli tak, wszystko elegancko, roślinki i tak dalej, tylko z tym terenem paskudnym, nie? Więc nowy save będzie wymagany po prostu, jeżeli chodzi o nowe rzeczy. Więc PGR-ek być może się pojawi, tak jakby co, nie? To tak trochę rozwiązane pytanie, bo ono bezpośrednio nawiązuje do tego, do planów, nie? A PGR, no być może będzie, zobaczymy, mam nadzieję, że ta mapa będzie się w tym stronę rozwijała, że będzie do niej wszystko, nie? Agrokminek. Czy mapa będzie ukończona do lata 2022? Myślę, że tak. Pierwsza wersja na pewno będzie ukończona. Ogólnie ta mapa tak naprawdę nie będzie za prędko, bo będziemy robić ją cały czas. Przez całego farminga będę po prostu usprawniał, dodawał coś nowego i tak dalej. Wiecie, wychodzą jakieś tekstury, to dodajemy tekstury w update'cie. Wychodzą jakieś nowe łańcuchy produkcyjne, to je dodajemy i tak dalej, nie? Wszystko będziemy sobie tą mapę progresować, a nie chcę, żebyście... o, wybaczcie. Nie chcę, żebyście czekali na mapę po prostu latami, tylko ewentualnie tygodniami, nie? Także myślę, że do lata pierwsza wersja powinna być ukończona. Będziesz pracował nad shaderami? Jana zapytał. Nie. Ewentualnie tam mogę wam podać jakieś przedstawienie shaderów, jak będę jakieś robić. Wiem, że tam reshade... trochę gwizdnęło mi się. Wiem, że reshade działa z 19 do 22, ale jeszcze się tym nie bawiłem. Ale mi się głos łamie, masakra. Jeszcze się tym nie bawiłem i jak będę się bawić, to wam te ustawienia po prostu podam, nie? Także tak to wygląda z shaderami. Derolniceku oficjal zadałaś 3 pytanka, zhakował trochę system. Jaka będzie wielkość mapy? Na razie coś trochę większa od kolonii. Ta pierwsza wersja. Czy będzie gospo podobny do kolonii? Nie, mam nadzieję, że nie. Trzecie. Dobrze by było, gdyby update mapy bez konieczności robienia nowego save'a. Niestety w farmingu to nie jest możliwe. Bardzo mi przykro, ja chciałbym to zrobić. Znaczy, poczekajcie, jest jeden sposób, żeby to zrobić, ale troszkę można popsuć save'a delikatnie, w sensie jakieś tam uprawy i tak dalej, ale ogólnie jest możliwe przeniesienie, tylko musielibyście pewne pliki z mapy skopiować sobie i wrzucić to na save'a. Być może, jeżeli to się uda mi zrobić, to wam nagram po prostu do tego poradnik, jak to zrobić i sobie przeniesiecie save'a, nie? To wydaje mi się, że będzie tylko parę plików do skopiowania. Ale nie jestem pewny. Jeszcze nie sprawdzałem, to po prostu tak po prostu sobie mówię w głowie, bo może być taka opcja, tak właśnie teraz na to wpadłem. A jeżeli nie, to po prostu nowy save będzie wymagany. No bardzo mi przykro, nie? Czy będzie księżyto? No jak będzie jakieś księżyto dodane do farminga, to myślę, że dodamy sobie, nie? Ja raczej nie jestem gościem od jakichś skryptów, nowych rzeczy. Ja raczej jest tak, że mam tak, że dodaję coś, co już ktoś zrobił do swoich map, nie? Ja, jak wiecie, bardziej lubię mapy, robię bardziej mapy pod kątem wyglądu, aniż skryptów, więc w skryptach jestem totalnie ciemny i nic z tym nie potrafię, nie? Jakieś podstawy totalne, więc bardziej skupię się na kwestii wizualnej, nie? Kolejna pytanka. Max, czy mapy wyjdą na konsolę i czy wydasz lubelską? Mapy oczywiście, że wyjdą na tę konsolę, mam zamiar wydawać tylko na MadHubie, razem na konsolę.
I postaram się właśnie, one wychodziły już od razu PC, konsola, żebyście tam... no bo te update'y będą wychodziły dosyć w miarę regularnie, w miarę szybko, więc nie chcę, żebyście czekali najpierw PC-ty, potem konsolowcy, kolejne pytania. Zrobię wszystko załatwić na raz, żeby miał po prostu spokój, nie? Lubelskiej nie będę konwertował do 22. Ona zostaje już w 19, bo przypomnę, że była w 17 i 19. No do 23 farmingi za dużo, nie? Ta mapa była robiona pod 17, a to, że zrobiłem remaster do 19, to już było i tak z niej wycięte co nie są. Więcej się nie opłaca robić. Light pyta, Lite chciałem powiedzieć. Na jakie maszyny będzie mapa? Małe, średnie, duże? Będzie na małe i średnie aktualnie. I myślę, że tak chyba zostanie. Dużymi będzie można zagrać, oczywiście, jak ktoś sobie połączy pola, bo będzie taka możliwość. I na jakimś miarę prostym terenie wybuduje gospo. To będzie można grać nawet na ogromnych maszynach, nie widzę problemu, nie? Mapa będzie dosyć sporo rozwijana, nie? Czy zrobisz poradnik, drugi pytanie, czy zrobisz poradnik dotyczący modelowania w Blenderze? Raczej nie. Po ostatnich streamach dowiedziałem się, że jednak jest więcej fachowców ode mnie, jak chodzi o Blendera, więc niech oni wam nagrywają poradniki, bo nie chcę wam po prostu mówić jakieś rzeczy, które powiedzmy ja gdzieś tam umiem i one działają, ale które da się zrobić lepiej, bo po prostu może was wprowadzę w błąd, a tego bym nie chciał robić. Więc jeżeli ktoś tu jest mistrzem Blendera, to was serdecznie zapraszam do niego i niech wam tłumaczy, jak się moduluje, bo ja ogarniam Blendera w takim stopniu, że po prostu zrobię, oteksturuję, dam to do farminga, wygląda to ładnie, nie najgorzej wręcz bym powiedział. Ale nie jest to jednak technika robienia tego, mogłoby być zawsze lepsza, nie? Więc z pornikami raczej nie do mnie. Pytanko kolejne. Będą jakieś maszyny w swoim kanale do 22? Tak mówiłem właśnie wcześniej. Może na chwilę odbiję od tych map, żeby nauczyć się czegoś nowego. Zobaczymy, bo to zawsze nowe doświadczenia, nowe umiejętności, które uzyskam, więc też jakby nie było, robienie modów być może pomoże mi w robieniu lepszych map, kto wie, nie spróbuję, to się nie dowiem, więc może coś się pojawi ode mnie, tak typowo ode mnie, już tam nie z kimś, ale może typowo ode mnie do 22, będę się starał, wszystko zależy się od wolnego czasu, więc raczej bądźcie na bieżąco z filmami i oglądajcie, po prostu będziecie wszystko wiedzieć, nie? Kolejne pytanko, będzie się, że to? Inik zapytał. Jak będzie księżyco gotowe do dodania, to tak. Maciek, cześć, czy mapa będzie na konsolę? Tak, będzie na konsolę. Czekaj, pytanko, żeby odpowiedź Mobi. Czy mapka będzie w klimatach wschodnich czy zachodnich? Za bardzo pytanie nie rozumiem, bo nie wiem, jak wygląda wschód. Znaczy wiem, jak wygląda wschód, ale nie wiem, jak wygląda zachód za bardzo. Więc myślę, że chodzi raczej o klimaty Europy, więc mapa będzie w klimacie polskim. Jaki będzie miał klimat? Raczej zróżnicowany. Góry, dolinki, jeziorka. Co wpadnie do głowy, co może być spoko pomysłem na mapę i będzie pasowało akurat w to miejsce, to się zrobi. Więc nie wiem totalnie, jaki wyjdzie klimat. Mam nadzieję, że będzie coś od to oryginalnego. Pytanko kolejne od AMD. Będzie modpack do mapy? Czasy modpacków tak naprawdę się już dawno skończyły do modów, do map. I teraz jest coś takiego jak zakładka, taki require mod na modhubie. Czyli po prostu wchodzimy na jakąś mapę na modhubie i tam mamy dedykowane mody do tej mapy. Być może jakieś mody się tam pojawią, które trzeba będzie pobrać, żeby mapa była jeszcze lepsza. Ale raczej takiego modpaku z maszynami to raczej nie będzie. Na pewno nie będzie, 100%. Czy na mapie będzie realne błoto? Jeżeli, jak mówię, jeżeli nierealne było, to będzie dodane w jakiś sposób, ktoś to wymyśli, ktoś to dobrze zrobi i tak dalej, tak na przykład nie było to do 19. I będę w stanie to dodać, to pewnie to do mapy dodam. Będziecie mieli to realne błoto, ale jeżeli będzie na przykład tak na kolonii, na początku dodałem oczywiście spoko, ale on tak strasznie lagowało, że musiałem je usunąć, no to nie będzie go, nie? Po prostu. Wszystko zależy od tego, jak ono będzie zrobione i tak dalej, nie? Ja się tym nie zajmuję totalnie, po prostu ja tylko robię design. I tyle, nie? Znaczy no, to się trochę programuje, ale nie tak, aż tak bardzo, nie? Next pytanko. Czy pola będą tak długie jak na Eastern, NN na końcu. I będzie można kupować, czy pola będzie można kupować oddzielnie. Czy będą takie długie jak na Eastern? Myślę, że
Może parę zrobię, ale to nie jest klimat taki już typowo lubelski, nie? To jest po prostu klimat polski, bardzo zróżnicowany, więc raczej nie będzie takich długich pól. Może z 2, 3, 4 maksymalnie gdzieś tam zrobię, żeby tylko była różnorodność w polach. A tak to raczej będzie, raczej będą takie proste, jak widzicie na gameplay. Takie coś będzie, nie? Raczej. I czy pola będzie można kupować dzielnie, też mówiłem, postaram się, żeby tak było. Oto drugie pytanko. Kłaniam się nisko. Czy budynki zaimplementowane w mapie będą dostępne do postawienia podczas budowy własnego gospodarstwa? W przypadku Eastern było sporo fajnych modeli, które można było wykorzystać, a niestety nie były dostępne w sklepie. Myślę, że bardzo fajna opcja wytrwałości. Dziękuję oczywiście Miramik. Miramik chyba tak? Tak jest, dziękuję. Bardzo fajne pytanko. No, postaram się tak zrobić. Większość tych modeli tak naprawdę tutaj na tej mapie, jak widzicie, jest właśnie z Eastern, więc jeżeli coś tam będzie fajnego nadawało się do postawienia gdzieś tam dla was na mapie, to myślę, że nie będzie problem teraz zrobić tego tutaj, nie? Bo to jakby szybko się robi, ale potem na przykład się nie chce tego ustawiać, bo to wszystko musi zrobić jako obiekty placeable'u. W notatniku podać im odpowiednią wartość i potem przenieść do notatnika z portem. Trochę jestem zabawy, żeby to zrobić, ale da radę to zrobić, więc jeżeli mi się po prostu będzie chciało, to myślę, że zrobię. Ale takie podstawowe rzeczy właśnie jak obory i tak dalej, jakieś domki, parę porobię, nie? Żebyście mieli na mapie gotowe. Albo po prostu może wydam je nawet na modhubie i zrobię po prostu jako require mody, żebyście mogli sobie je pobrać bezpośrednio, co nie? Jakby komuś tam nie pasowało. Coś pomyślimy, nie? Pomyślimy. Dobra. Kamil, czy mapa będzie podpięta do łańcuchów produkcyjnych? Na przykład tam będzie piekarnia, fabryki itp. Tak, w pierwszej wersji mapy są planowane takie coś podstawowe fabryki, czyli właśnie jak mówisz, piekarnia, cukiernia, może olejarnia, takie dosyć proste, jakieś tartaki i tak dalej. I w miarę kolejnych oczywiście update'ów dodajmy sobie kolejne łańcuchy produkcyjne, bo jakby nie chcę robić tak, że będzie malutka mapka, gdzieś taka, i na niej będzie nasrane wszystkich tych łańcuchów produkcyjnych, no bo trochę to jest bez sensu, nie? W miarę z update'em mapy po prostu będzie update, który doda coś nowe tereny i na przykład doda nam szwalnie, gdzie możemy robić tkaniny i potem ubrania szyć z tego, nie? Potem doda nam na przykład miejsce, gdzie można robić na przykład, nie wiem, co tam można robić jeszcze w tym farmingu teraz. Powiedzmy olejarnie różnego rodzaju, czy młyny jakieś inne, nowe, nie? Nie wiadomo. Więc będę oczywiście to dodawać. Takie w miarę podstawowe ABC dodam, no i wiadomo, co się będzie rozwijało, nie? Pytanko kolejne. To wszystko już w tym pytanku? A, wszystko dobrze. Już zbliżałem się powoli do końca. Kiedy obstawiasz, że wydasz mapę? Jak by się robił tak jak teraz? To jest fajne pytanie. Wybrałem je dlatego właśnie, że mam teraz zarąbiście szybkie tempo, jak chodzi o mapę. Więc jeżeli bym robił ją tak jak szybko jak teraz, to myślę, że mapa jakieś takie półtorej miesiące i będzie skończona wizualnie. Być może wstępne programowanie będzie zrobione. Także jakby tak się sprężyć, to za 3 miechy w tym tempie oczywiście, gdzie siedzę, tłukę motywacja jest i tak dalej, to 3 miechy jest faktycznie realnym terminem, żeby ta mapa wyszła. A wiadomo, może być różnie, nie? Zaraz też mam sesję na studiach, więc troszkę trzeba się przysiąść, pouczyć, więc może być różnie. Ale zobaczymy, wszystko zależy od wolnego czasu, jakby nie jestem w stanie przewidzieć, ile będę miał wolnego czasu. To chyba logiczne, nie? Myślę, że mnie rozumiecie. Kolejne pytanko od Bartixa. Czy będzie w końcu inny klimat niż lubelski? Na przykład Mazowsze, Pomorze, czy Kujawa, albo Wielkopolska? No, jakby tu nie dbam o klimat, nie? Robię miszmasz, jak mi pole po sobie, tak robię, nie? Więc no, postaram się coś tam pododawać, jakieś różne klimaty, jak wyjdzie, to zobaczymy, nie? Będzie miszmasz, ale mam nadzieję, że coś tam się uda fajnego z tym mapy ukroić, nie? No, że tu widzicie, fajne tereny są teraz. Takie górki, dolinki. Całkiem spoko to się prezentuje, nie? No więc zobaczymy. No, kolejne. W porównaniu do FSA 19 w nowej odsłonie mapy. No, jeszcze raz. W porównaniu do FSA 19 w nowej odsłonie mapy robi się dużo trudniej. Więc tak, czy dużo trudniej? Jestem na razie na wczesnym etapie produkcji mapy, tworzenia jej, więc nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy jakby całościowo robi się trudniej. Na razie jest trochę prościej. Jest trochę usprawnionych rzeczy, tak, jest, wydaje mi się, trochę prościej aktualnie.
No więc myślę, że dużo systemów też jest takich samych 19, więc już się do nich przyzwyczaiłem, ale nowe dodają mi właśnie trochę sprawniejsze jakby robienie niektórych rzeczy. Więc wydaje mi się, że raczej robi się trochę łatwiej, ale zobaczymy później, nie? Bo na razie jestem na wczesnym etapie mapy, produkcji mapy, więc zobaczymy. Okej. Wójcik, chyba tak się nazywa nick. Znajdzie się miejsce, na którym będzie można zrobić swoją gospodarkę od zera. Chodzi o kawałek płaskiego pola, bez pagórków. Norwegii i Eastern bardzo takiego miejsca brakuje, pewnie chciałeś powiedzieć. Znaczy ja uważam tak. Jeżeli ktoś ma trochę oleju w głowie i jest tyczkę kreatywny, to na każdej mapie można zrobić swojego ospo, nawet na największych górach, nie? Ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy jakby ma gdzieś tam jakby taki, nie wiem, talent czy umiejętności, bo to różnie może być, albo po prostu wiek jeszcze jest nie ten. No to z dwa miejsca wam zrobię na gospę, nie? Tak troszkę większą, taką łąkę bardziej w krzakach, którą będzie można albo zaorać, albo po prostu postawić gospo, nie? Ale myślę, że raczej dacie radę. Raczej będzie takie miejsce, nie? Gdzieś tam na uboczu, może niekoniecznie w wioskach, bo to trochę klimat zepsuje, ale gdzieś na jakichś uboczach albo bezpośrednio gdzieś za wioską coś takiego może być, nie? Więc raczej coś takiego zrobimy. Okej, jeszcze dwa pytanka. Depax Game. Czy w tej odsłonie Farminga będziesz robić kolejne mapy, czy skupisz się na graniu i nagrywaniu i tak dalej? No właśnie, plan jest taki, żeby zrobić po prostu tą mapę i ją rozwijać. Jeżeli natknie jakaś nowa rzecz na nową mapę, to pewnie zacznę robić drugą, ale raczej skupić się wolę na innym projekcie i jego jakby to ulepszyć, rozwijać. No bo już kurczę, no czasu mam tak naprawdę coraz mniej, brakuje mi, znaczy nie, żeby mi się czas skończył w jakiś sposób, ale czasu mam coraz mniej, chodzi o czas wolny, więc będę starał się, jak już mam ten czas wolny, to spożytkować go na jeden projekt, który robię cały czas. Ewentualnie jak mi się będzie to śledziło, to po prostu dam kolejny teren i tam coś zrobię nowego, nie? Żeby nie było problemu. O Boże, w gardle mi zaschło. Wybaczcie, gadam już 26 minut. Przepraszam was. Więc postaram się robić raczej jedną mapę, nie? Ewentualnie jeszcze tam masę osób pisze gdzieś tam też z Polski, z zagranicy, żebym kolonię przekonwertował, i pewnie kolonia się spotka z konwertem, ale tylko konwert i nic więcej, bez jakichś tam ulepszeń specjalnych. Może kiedyś się jakieś tam ulepszy, powiększy. No zobaczymy. Kurczę, nie wiem, mam dużo planów, ale że miał tyle samo czasu co planów, to bym miał robił wszystko do tego farminga, nie? Więc wiecie, zobaczymy jak to będzie, nie? No i ostatnie pytanko. Oczywiście. I to jest właśnie to pytanko inspirowane moją wypowiedzią na Twitchu od Melona. Czy mapa będzie powiększana, a jeśli tak, to ile chcesz zrobić pól w ostatniej wersji? Pozdro Kamilek. Dzięki Melon za pytanko. Oczywiście pozdro Żółwiczek, tak? No i co? Ile będzie tych map? Ile to będzie tych pól? Nie map, tylko pól. Ciężko mi powiedzieć w ogóle, totalnie ciężko powiedzieć, bo chcę zrobić taką właśnie krainę wielkich pól, gdzie będą same takie duże pola po kilka hektarów. Tu właśnie są poletka po pół hektara, po kilkanaście arów, coś może do max do hektara, więc będzie na tyle to zróżnicowane, że nie jestem w stanie określić, nie? Jak on robi, wiadomo, wielkie pola, to byłoby ich 20, jak on robi malutkich, to można było zrobić ich 300, nie? Ale raczej postaram się 150 nie przekroczyć, nie? Że malutkich będzie tak około 70, może 80, średnich będzie tam z 20, no i takich dużych z 10, nie? Powiedzmy, coś tam takiego raczej. Nie wiem, to jest wszystko już tak, że bardzo to jest szacunkowe, nie? Znaczy szacowane. Nie wiem do końca jak to wyjdzie na końcu, ale postaram się coś tam wam tak to zrobić, żeby każdy został znany jakiś na tej mapie swój kącik, nie? No i dobra, słuchajcie, tutaj Racik, widzę, kończy już prasować, bardzo dobrze mu idzie, wykosił pole i teraz kończy prasować. Ja będę kończyć ten odcinek, dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że ten odcinek obejrzeliście do końca, żeby nie było więcej pytań. Jeżeli jakieś tam będziecie mieli, to oczywiście zadawajcie je pod tym filmem. Ja najwyżej jeszcze pod tym filmem potem wybiorę kolejne komentarze i nagram odcinek drugi za jakiś czas, gdzie mapa będzie trochę bardziej rozwinięta, żeby po prostu wam zaktualizować swój stan posiadanej wiedzy i
przy okazji odpowiedzi na pytania, bo większość pytań tak naprawdę opiera się na mapie, na której jeszcze do końca nie wiem, co będzie działało, co nie będzie działało, jak to będzie wyglądało, nie? Także przypominam, jeżeli ktoś chce pomóc przy robieniu mapy, piszcie na maila, wysyłajcie swoje portfolio takie, powiedzmy, czyli tam co wy modelowaliście już kiedyś, co potraficie. Ja tam jakoś miarę ocenię, czy nadajecie się na to, żeby gdzieś tam pomóc przy mapie coś zrobić, bo teraz no tu wyska dwójka, raczej ten standard trzeba trochę podnieść, więc takich w miarę prostych modeli już chyba nie będę brać i skupię się troszkę na takich bardziej dokładnych, trochę na detalu. No zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także dzięki, żeście ze mną byli w tym odcinku. Ja was może zostawię tu jeszcze na ostatnią rundkę właśnie po mapie. Niech sobie tutaj właśnie ciągnik pojedzie. No i co? I tyle, idealnie skończyliśmy właściwie odcinek, idealnie skończyliśmy pracę na polu. Także cóż, dzięki za uwagę, do kolejnych. Trzymajcie się. No i wpadajcie na Twitcha. I cześć, pozdrawiam.